Jestem harfiarką, a nie harfistką. Harfistka gra na harfie orkiestrowej właśnie, w filharmonii, jest muzykiem klasycznym. Harfiarka gra na harfie folkowej, ludowej. Witam serdecznie. Dzisiaj w magazynie gościmy wyjątkową, utalentowaną muzycznie, a zarazem tajemniczą i magiczną osobę. Przed Wami Barbara Karlik. Zapraszam. Zaczęło się od śpiewania w zespole celtyckim. Kiedy miałam lat 16-17, to stwierdziłam, że mam mocny głos, że mogę śpiewać w jakimś zespole. Poszłam do sklepu muzycznego powiesić swoje ogłoszenie i trafiłam na zespół celtycki, który szukał akordeonisty albo skrzypka. Ja żadnym z nich nie jestem, ale postanowiłam do nich zadzwonić, dowiedzieć się, czy nie mają wokalistki. Okazało się, że nie mieli, że byli zainteresowani tym, żebym przyszła do nich na próbę. Przyszłam i zostałam. Zespół nazywał się Old Land i grał muzykę celtycką, irlandzką, szkocką, również troszeczkę polskich utworów. I będąc u nich, myśmy cały czas chcieli jakby poszerzać swoje umiejętności. Trafiłam na szkolenie wokalne, a także wreszcie spełniłam swoje wielkie marzenie, ponieważ od dziecka marzyłam o tym, żeby grać na harfie, tylko po prostu marzenie to było tak nierealistyczne, że nawet nie mówiłam rodzicom o tym, że chcę grać na harfie. Ja próbowałam się nauczyć grać na gitarze, ale absolutnie mi to nie wyszło. Próbowałam 3 razy. W pewnym momencie nawet stwierdziłam, że ja się nie nadaję do grania na instrumentach muzycznych. Śpiewając w Odlandzie trafiłam na harfę celtycką. Dowiedziałam się w internecie, że harfa może mieć metalowe struny. A słuchając gitar zawsze mi się bardziej podobały metalowe struny od melonowych, więc stwierdziłam, że to jest dokładnie to, czego chcę. Po czym się dowiedziałam, że jest trochę problem, bo na metalowych strunach prawie nikt nie gra. Bo gdybym chciała grać na nylonowych, to miałabym DVD, kasety wideo, nauczycieli, którzy grają na harfach orkiestrowych, którzy mogliby mnie uczyć. Natomiast na metalową strunową harfę nie ma prawie nic. Jak zaczynałam, były 2 publikacje, 2 książki, które można było kupić, z czego jedna z nich już nie była. Skończył się nakład i można było ją dostać tylko z drugiej ręki za jakieś strasznie duże pieniądze. Kupiłam tą drugą, ona miała stron 24, łącznie ze strojeniem, pozycją przy harfie i pielęgnacją paznokci. Is put to my body.
udało mi się, przeszukując internet, trafiać na harfy, które kosztowały strasznie dużo pieniędzy. Potem znalazłam takie, które stwierdziłam, że może kiedyś, jak już będę dorosła i będę mieć zajechane góry kasy, jak to mówią, to sobie taką kupię. W końcu trafiłam harfę za 4000 zł i stwierdziłam, że kiedyś będę mogła. Aż w końcu trafiłam taką, która kosztowała $450. Był to zestaw Zrób to sam z USA. I stwierdziłam, że biorąc pod uwagę, że już wtedy wykonywałam dla mojej mamy jakieś drobne prace tłumaczeniowe i tak dalej, że mogę zebrać te pieniądze. I rozmawiałam z moim wieloletnim nauczycielem języka angielskiego, Robertem, który był Walijczykiem. I on mówi, słuchaj, jak ci idzie to zbieranie? Mówię, że dosyć słabo. On mówi, a ile potrzebujesz? Mówię, 2000 zł, to ja ci pożyczę. I w momencie, kiedy on to zaproponował, ja mu oczywiście odmówiłam, bo stwierdziłam, że absolutnie nie mogę wziąć takich pieniędzy od niego. Po czym zaczęłam się śmiać, po czym się popłakałam. I dopiero wtedy zauważyłam, jak bardzo mi na tym zależało. Poszliśmy do mojej mamy, spytaliśmy ją, czy ona się na to zgadza. Ona stwierdziła, tak, zrób to. I w ten sposób pojawiła się moja pierwsza harfa w moim życiu. Właśnie łącznie z tą książką jakby zaczęłam się uczyć na niej grać. Zaczęłam potem grać troszeczkę, uprawiać muzykę uliczną i spłaciłam tą harfę w ciągu 2 lat temuż nauczycielowi. To jest wspaniała sprawa. A potem pojawiła się druga harfa. Już po tym, jak zaczęłam wyjeżdżać do Irlandii na szkolenia, dowiedziałam się o tych wszystkich szczegółach historycznych i w jaki sposób zrobić instrument historyczny. I udało mi się znaleźć lutnika tutaj w Polsce, Leszka Pelca, który zrobił replikę XVI-wiecznej harfy Królowej Marii, która jest w tej chwili na wystawie w Muzeum w Edynburgu. I na takiej właśnie harfie gram do dziś. To jest instrument, który ma bardzo niski próg wejścia, że się tak wyrażę. To oznacza, że kiedy zaczynamy uczyć się na nim grać i gramy proste melodie, one już brzmią pięknie i magicznie. Jeżeli człowiek nastroi swoją harfę, to w zasadzie czego na niej nie zagra, to będzie brzmiało całkiem ładnie, więc nauka jest przyjemna. Aczkolwiek jest to frustrujące, chociażby fakt, że na samym początku człowiek nie jest przyzwyczajony do tego, że każdy jego palec musi działać oddzielnie. A tutaj nagle trzeba właśnie to robić. Ale nie ma tego, co na przykład na skrzypcach czy przy saksofonie, gdzie po prostu człowiek na początku uczy się wydać prawidłowy dźwięk. Oczywiście, że ten instrument ma bardzo wiele takich kruczków. Wczesna harfa celtycka dosyć mocno różni się od harfy orkiestrowej. Tym, że harfa orkiestrowa jest instrumentem, na którym gramy palcami. Ona ma nylonowe struny, jest w pełni chromatyczna, czyli ma pełny zasięg dźwięków, tak jakby fortepian miał białe i czarne klawisze, tak? I ona ma taki dosyć łagodny dźwięk, który jest taki, bym powiedziała, obły, gdybym szukała jakichś takich odpowiedników. I gra się na niej na prawym ramieniu, tak? Prawa ręka gra głównie melodię, lewa gra akompaniament. Teraz na wczesnej harfie celtyckiej harfiarze z dawnych lat grali na lewym ramieniu, tak? Ręce się często przeplatały, także prawa ręka mogła brać akcentowane nuty melodii, dlatego prawdopodobnie właśnie w takim układzie grały. Gramy paznokciami. Uderzamy struny paznokciem, wyciszamy je opuszkiem palca, bo struny metalowe mają bardzo długie wybrzmienie, wobec czego, żeby nie było jakichś dysonansów, trzeba je wyciszać. Gra na wczesnej harfie celtyckiej jest sztuką, która wymarła i została zrekonstruowana. I w tej chwili jest niewiele osób, które grają na tym instrumencie. Bardzo nam zależy na tym, żeby ustanowić taką tradycję, która się utrzyma. Ja mam w tej chwili kilkoro uczniów, ponieważ też uczę gry na wczesnej harfie celtyckiej. I bardzo bym chciała, żeby w Polsce znowu pojawił się ten instrument, ponieważ w XVII wieku mieliśmy tutaj harfiarza, niejakiego Donatusa Catona, przynajmniej z tego, co mi wiadomo.
mam bardzo niewiele informacji o nim. Ale w każdym razie chciałabym, żeby znowu pojawiła się wczesna harfa celtycka w Polsce i żeby ludzie wiedzieli, co to jest za instrument, czym on się charakteryzuje, żeby zaprezentować jego piękne, unikalne, magiczne brzmienie. Poza tym ja jakby w zeszłym roku zrezygnowałam z etatowej pracy, żeby oddać się muzyce, wobec czego to jest też wielkie marzenie, żeby rozwinąć skrzydła i staram się je teraz wprowadzić w życie. Poza tym tutaj, czyli tak tradycja, mam swoich uczniów, muzyka i mam jeszcze takie jedno swoje małe marzenie, tylko to wymaga już ode mnie tego, żebym była w bardzo stabilnej sytuacji, to jest wskrzesić jeszcze jedną tradycję, ponieważ gdzieś około 18 wieku w Irlandii, kiedy tradycja zaczęła wymierać, zaczęto zakładać towarzystwa harfowe. I towarzystwa harfowe uczyły niewidome dzieci grać na harfie, aby zapewnić im zawód. Tak? Wręcz w Irlandii większość tych harfiarzy, o których czytamy, to byli ludzie niewidomi. I teraz w pewnym okresie nawet było tak, że jeżeli arystokrata grał na harfie i zajmował się tym zawodowo, to było faux pas, jeżeli to była osoba widząca, tak? Ponieważ odbierał chleb niewidomym. Ale bardziej interesuje mnie to, że bardzo chciałabym prowadzić zajęcia dla osób niedowidzących, niewidzących, dla dzieci zwłaszcza, aby mogły się zapoznać z tym wspaniałym instrumentem. Jednym z takich najczęstszych pytań, które dostaję, ponieważ dosyć sporo osób kontaktuje się ze mną przez stronę internetową, dostaję telefony, dostaję e-maile, które zawsze mnie cieszą i zawsze na nie odpowiadam, jest sporo osób, które bardzo chciałaby uczyć się grać na harfie. I najczęściej zadawanym pytaniem jest: mam 17, 28, 30, 45 lat, czy ja mogę się uczyć grać na harfie? I odpowiedzią jest tak, oczywiście, nigdy nie jest za późno, nigdy nie jest za wcześnie, można sobie przy tym instrumencie usiąść, można sobie zobaczyć, jak to jest na nim grać. I myślę, że to jest niesamowita przygoda, którą można rozpocząć. Oczywiście niestety jest problem, skąd zdobyć harfę, ale myślę, że to też jest do obejścia. Chcieć to móc, że się tak wyrażę. Ja wiem, że jakby gdyby mi ktoś powiedział, zanim miałam swoją pierwszą harfę, że będę grać na harfie, to ja bym powiedziała, to jest niemożliwe, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy ktoś naprawdę czegoś chce, to osiąga. W tym wydaniu magazynu to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za 2 tygodnie.